Dzień dobry. Mamy piękny poranek dzisiaj. Jestem na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. Chcę Wam pokazać jedną ciekawą rzecz. Sam zastanawiałem się nad tym, jak się myje autobus. Bo tak, osobówkę to wiemy. Ale jak myje się autobus? Przecież one ciągle jeżdżą, ciągle się brudzą. Zapraszam Was dzisiaj na film, który poprowadzę z Rafałem. Jak myć autobus? Rafał zaraz tutaj przyjedzie do mnie i wszystko nam pokaże, wciskając pewnie tam jakieś guziczki. Zobaczymy, prawdopodobnie w tamtym dużym budynku. Dobra, Ryśki, jedzie i Rafał. To jest Rafał. Rafał przygotował autobus do mycia, zaraz go umyjemy. Idziemy tam do niego, zobaczymy, jak to wygląda. Cześć Rafał. Cześć Rafale. Mój imiennik. Witam Cię serdecznie. Ile taki autobus się myje? Czasu. Cały proces? No. Myślę, że do 4-5 minut. Aha, no to bardzo szybko. Tak. Ustawimy sobie kamery, poprzypinamy przystawki i puścimy go w świat. Zobaczymy, co się stanie. Nie ma problemu, znaczy ja muszę być tutaj przy tym, bo on sam nie pojedzie. A powiedz mi, czy Ty musisz być w środku? Tak, tak, ja muszę prowadzić autobus, bo tutaj są czujniki, tak? Aha, dobra, dobra. To idę przy. Możesz być ze mną. Tak, będę z Tobą, będę w środku, zobaczymy. Będziesz mnie wspierał. Dobrze. Rafał, ja wyjeżdżam tym i my nie mamy gotową. Tak, tu mamy przelotową myjnię, dokładnie. Tu wjeżdżamy, tędy wyjeżdżamy. Tu jest stanowisko mycia, tu jest nasza kierowniczka, pani Renata. Ale w moich oczach zawsze będzie kierowniczką. Także tu już jest autobus gotowy do wyjazdu. Ja Wam pokażę, jak się nim wyjeżdża. Cześć, Andrzejku. No bo on jest włączania, to jest autobus elektryczny, on potrzebuje czasu. To nie jest tak jak ze spalinowym, że przekręcamy stacyjkę i od razu odpalamy. Te autobusy potrzebują czasu, cierpliwości. Tak. Co Ci będę mówił? O, widzisz, teraz wszystko się załącza. Mamy tak. Odpalamy autobusik. Jest odpalony. I wyjeżdżam z myjni. Rafał tam odstawia autobus, który był w myjni, jak podjechał tym, który docelowo ma być umyty. Zaparkuje i wracamy do naszej bohaterki odcinka. To co, Rafał, zaczynamy, tak? Tak, zaczynamy proces mycia naszego autobusu, jednego z czterech. Dobra, ja Wam pokażę może, jak to wygląda. Chodźcie, zapraszam. Wybieramy sobie program. Jesteśmy dzisiaj manem, więc jak sama nazwa wskazuje, to jest jedyneczka. Wciskamy jedyneczkę. Pojawia nam się tutaj zielone światełko. Wtedy jest zielone światełko. Wchodzimy do autobusu. Mamy zielone światło, że możemy już wjeżdżać. Ja Wam pokażę, jak ten proces wygląda. Zamykamy sobie drzwi. Włączamy sobie tutaj obieg zamknięty, żeby nam się woda nie dostawała do wentylacji do środka autobusu, także mamy zielone światełko, wciskamy D i resztę już robimy powolutku. Proszę bardzo. Wjeżdżamy. Wjeżdżamy, tak. I zaraz zobaczymy po prawej stronie zielone światło, jak tam się nam zaświeci czerwone, musimy zatrzymać autobus. O, i teraz czekamy. I to jest pierwszy proces mycia autobusu, tak? Myjemy sam przód. Czekamy później, jak umyjemy przód, włączy nam się zielone światło, będziemy poruszać się bardzo powoli do przodu i będzie nam mył bok autobusu. Super. I czekamy na zielone światło. Zaraz nam się pokaże zielone światełko. Najważniejsze, żebyśmy byli tutaj w zasięgu tych obu rur. O! I już ruszamy powolutku, będziemy mieć cały autobus. Staramy się jechać jak najwolniej, żeby autobus mógł się dobrze. Teraz już patrzymy na to zielone światło na samym końcu. Jeżeli nam się zaświeci czerwone światło, stajemy po to, żeby autobus był wymyty jeszcze też z tyłu, tak? Thank you.
czekamy. Mamy czerwone światło. O, teraz. Dokładnie. I teraz sobie autobus zmieniamy z tyłu. Czekamy na zielone światło. Dla kierowców, którzy lubią większą czystość autobusu, jak się zaświeci zielone światło, podjeżdżamy sobie z pół metra do przodu, ja wysiadam z autobusu, myję sobie jeszcze karczorem, który znajduje się po prawej stronie, opony z autobusu, tak? I go dopieszczam do końca, żeby autobus wyglądał jak nowy. O, i mamy. Zakończył się proces mycia. Tutaj sobie zwalniamy hamulec, delikatnie sobie podjeżdżamy. Ja sobie tutaj jeszcze hamuję, zaciągam, otwieram sobie drzwi, uruchamiam sobie karczer i myję sobie autobus tak, żeby wyglądało to jak trzeba. Tak, to mamy czysty autobus gotowy do jazdy, do wożenia pasażerów w firmie MZK. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. I bardzo dziękujemy. Kierowca Rafał, bardzo dziękujemy za ten pokaz możliwości myjni i Rafałowi za poświęcenie. Pokazać, jak wygląda mycie jednego z czterech autobusów, które posiadamy, bo posiadamy dwa elektryki i dwa różne diesle i do tego są jeszcze busy. Każdy proces jest inny mycia. Super. Może kiedyś jeszcze się, jak się spodoba film, to zrobimy innego rodzaju autobus. Zapraszam serdecznie, służę. Dobra. Dzięki. Z przyjemnością. Dzięki, Rafał. Dzięki, Rafał. Na razie. Jedź. Na razie. Woź klientów i swoich pasażerów. Staram się, żeby to było dobrze. No, fajnie. Także dziękuję bardzo, Rafał. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.